Witam Państwa bardzo serdecznie w ramach pierwszego webinarium po przerwie, z tego co zdołałam się dowiedzieć, w ramach drugiej edycji Akademii Przedsiębiorczości realizowanej przez Fundację Przedsiębiorczości REWAS. Ogromnie się cieszę, że na mnie przypadł ten pierwszy webinar po przerwie. Temat bardzo na czasie, powiedziałabym kluczowy i kluczowa kompetencja, mianowicie kompetencja samoprzywództwo jako kompetencja przedsiębiorczego ucznia. Dlaczego odważę się tutaj powiedzieć i zacząć od tego, dlaczego samoprzywództwo jest kluczową kompetencją w dzisiejszych czasach? Drodzy Państwo, pewnie się ze mną zgodzicie, że samoprzywództwo bardzo mocno dotyka umiejętności brania odpowiedzialności. Brania odpowiedzialności za działania oraz za zaangażowanie w te działania, na które nam tak naprawdę zależy. No i chodzi o to oczywiście, że wszyscy, każdy z nas chciałby pracować właśnie z takimi zaangażowanymi, wychodzącymi z inicjatywą, do tego jeszcze z ludźmi o wysokiej, dużej pasji i z radością do tego, co robi. Chcemy z takimi ludźmi pracować i tacy są i będą na rynku, tylko chodzi o to, aby im stworzyć odpowiednie warunki, aby uwalniali ten potencjał. I właśnie temu będzie poświęcony ten webinar, drodzy Państwo, jak stworzyć takie warunki, aby chciało się ludziom po prostu chcieć zaangażować w działania i cieszyć się z tych działań. O tym będzie dzisiejsze spotkanie, natomiast zanim przejdę do meritum, to jeszcze dwa słowa na temat tego, czym się zajmuję, pomimo że Ela powiedziała, to jeszcze troszeczkę tutaj doprecyzuję, żebyście Państwo mieli pewność, że jesteście w dobrych rękach, dobrych, praktycznych rękach, dodam. Tak jak zostałam przedstawiona, nazywam się Sabina Kamińska. Od 20 lat współpracuję z ludźmi, wydobywając z nich to, co najlepsze, pokrótce mówiąc. Na początku przez wiele lat jako menadżer, szef personalny w dużej organizacji. Od 3 lat rozwijam własną markę, firmę Przestrzeń Rozwoju. Firma jest to doradczo-szkoleniowa. Jestem trenerem biznesu, coachem ICF-u, konsultantem rozwoju organizacji. Pokrótce, wspieram liderów, rozwijam ich kompetencje menedżerskie, liderskie, wspieram również zarządy i liderów w budowaniu spójnych, zintegrowanych, efektywnych zespołów. Natomiast co tu jeszcze zaznaczę i co jest pewnie kluczowe dla dzisiejszego wystąpienia, dla dzisiejszego webinarium, jestem również certyfikowanym konsultantem takiego narzędzia diagnostycznego D3 Assessment, DISC D3 Assessment, którego wycinek właśnie jest poświęcony wewnętrznym motywacjom, czyli właśnie można powiedzieć, te wewnętrzne motywacje jak najbardziej bardzo mocno spinają się z tym samoprzywództwem, bo jeżeli znamy te nasze motory wewnętrzne i mamy spełnione te warunki, to po prostu nam się chce pracować. I co robić, żeby tym młodym ludziom kreować takie środowisko działania, pracy, aby mieli świadomość swojego potencjału, aby mieli świadomość tego, co dla nich ważne i żeby w tym kierunku układali swoje działania. O tym będzie mowa, czyli co zrobić pokrótce, aby byli zaangażowani. I drodzy Państwo, przed Państwem slajd taki, metafora góry lodowej, ja ją często pokazuję. Metafora góry lodowej, czyli to, co widać nad taflą wody, to jest to, co widać w każdym z nas, w każdym człowieku, czyli nasze style zachowań, jak się zachowujemy, tak? Natomiast to, co jest pod taflą wody, to jest to, co determinuje nasze zachowania. I co determinuje nasze zachowania, czyli między innymi zaangażowanie w działanie, to jest właśnie pod wodą. To są tak zwane wewnętrzne motywacje. W metodologii, którą Państwu też przedstawię, zwane są postawami, buy. Druga kwestia, którą chcę poruszyć w ramach dzisiejszego spotkania, to są role zespołowe, czyli w jakich zadaniach, w jakich działaniach czujemy się dobrze, jak ryba w wodzie, czyli czujemy, że chce nam się pracować, chce nam się działać, czujemy z tego radość i satysfakcję.
A co się dzieje, jeżeli nie są spełnione te warunki? Tak? To już tutaj mogę powiedzieć i Państwo z pewnością mają takie obrazy przed oczami. Ja tu mogę podać przykłady z biznesu. No, po prostu jest nieefektywne działanie, bardzo często frustracja, bardzo często wypalenie zawodowe, gdy trwa to bardzo długo. Także takie niesprzyjające zupełnie efektywnemu działaniu kwestie. Chodzi nam o to, żebyśmy mieli świadomość tych wewnętrznych motywacji, to co nas kręci, motywuje, co jest naszą pasją, żebyśmy mieli świadomość tego, w jakich działaniach jesteśmy dobrzy i w jakich działaniach uwalniamy swój naturalny potencjał i po prostu chce nam się działać. Czyli tutaj przystąpię właśnie do tych wewnętrznych motywacji, jako pierwsze je omówię. I te wewnętrzne motywacje odpowiedzą nam na pytania. Co jest moją pasją, kiedy myślę o zadaniu, realizowanym projekcie, o swojej pracy zawodowej, bo to jest oczywiście dedykowane tutaj pod kątem ucznia, rozwoju młodych ludzi, natomiast każdy z nas jako człowiek może wyciągnąć coś dla siebie jeszcze oprócz tego. Jakie potrzeby w działaniu potrzebują mieć zaspokojone, aby czuć tą radość, satysfakcję i spełnienie? I co mi daje tą osobistą satysfakcję? I na te pytania odpowiada właśnie sześć motywacji. Jest to wiedza, ekonomia, artyzm, wpływ, solidarność i wewnętrzny spokój. Skąd one się w ogóle wzięły? Zanim skąd one się wzięły, to jeszcze akronim z pierwszych liter od nazw angielskich daje obraz I speak, czyli ja mówię do ciebie, co jest dla mnie ważne, chcę ci powiedzieć, o co mi chodzi, posłuchaj, co ci chcę powiedzieć o sobie. Bardzo często pracując z liderami, z menadżerami, właśnie podaję im ten przykład, tak, że oczywiście tutaj trzeba jak najwięcej postawić na to, żeby poznać ludzi, żeby mieć wysoką uważność na nich, bo to też możemy zauważyć te wewnętrzne motywacje. Oczywiście możemy też to skrócić i zdiagnozować kompetencje narzędziami psychometrycznymi, ale tutaj pod kątem właśnie nauki, pod kątem tutaj uwalniania potencjału uczniów, warto wiedzieć o takich kwestiach, aby ich uczulać, aby siebie też obserwowali i byli uważni na to, o co w życiu im tak naprawdę chodzi i co ich kręci. Skąd się wzięły te sześć motywacji? Sześć motywacji bazuje na pracach Edwarda Sprangera. Był to niemiecki filozof, psycholog i nauczyciel. I bardzo szerokie, długoletnie prace wykazały, właśnie wyłonił takich sześć wartości ważnych dla człowieka. Są to wartości właśnie teoretyczne, ekonomiczne, estetyczne, społeczne, polityczne i religijne i na bazie tych powstały te wewnętrzne motywacje. Oczywiście tutaj to jest potwierdzone wieloletnimi badaniami. Na tej bazie powstał test psychometryczny, zresztą na którym ja pracuję i mocno w biznesie pracuję ten test bardzo dobrze. Pierwsza motywacja, wewnętrzny spokój, inner awareness. Co taka osoba chce przede wszystkim? O co tej osobie tak naprawdę chodzi, jeżeli ta motywacja jest wysoka u niej, motywacja wewnętrzna? Chce lepiej zrozumieć otaczający ją świat, zrozumieć i zaakceptować samą siebie, czuć, że życie to nie wyścig, że ma głębszy sens. Służyć wyższej sprawie, czyli we wszystkich działaniach, których się podejmuje, które realizuje, chce widzieć tam głębszy sens. Podam tutaj przykład taki stricte biznesowy na przykład. Kiedy dana osoba ma realizować jakąś pracę w ramach projektu, to bardzo ważna jest komunikacja, tak? I użyć takiej komunikacji do niej nie, że zrealizujesz to i to zadanie, super, na pewno się sprawdzisz, tylko bardziej do takiej osoby, która ma ten wewnętrzny spokój w wewnętrznych motywacjach trafi komunikacja. Jeżeli się zaangażujesz w ten projekt, to dzięki temu na przykład konflikt w naszym zespole zostanie rozwiązany. Pokazać, że za tym stoi jakiś głębszy sens, jakieś głębsze znaczenie, jakaś ideologia cała. To dla tych osób jest bardzo istotne. Cenią sobie też życie po pracy, realizacja hobby.
dbają, lubią dbać o balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Ja dodam, że w biznesie, jeżeli ktoś ma ten spokój wewnętrzny dość wysoki, a ma styl osobowości taki, który lubi dużo działać i jest mocno skoncentrowany na działaniu, to jak widzę w diagnozie, że jest wewnętrzny spokój wysoki, to jestem spokojna, że ta osoba się nie zapracuje. Ona będzie miała taki naturalny hamulec, żeby zaczerpnąć tego świeżego powietrza, żeby stanąć z boku, żeby zobaczyć jeszcze, co jest naokoło. Czyli ma taką uważność jeszcze na to, co się dzieje dookoła. Ale jak z każdą kwestią, są plusy, minusy. Jest jasna strona mocy, jest ciemna strona mocy. Jakie są ograniczenia? Może to być osoba mało elastyczna i do usłyszenia na przykład opinii innych i przekonania i innych przekonań na dany temat. Czyli krótko mówiąc, mogą to być osoby uparte, jeżeli ten wewnętrzny spokój jest bardzo taki wysoki. Może chcieć mocno pokazywać, że ma rację. Może rzadko zmieniać zdanie, nawet jeżeli są racjonalne przesłanki, to bardzo trudno ją do tego przekonać. To są takie, brzydko mówiąc kolokwialnie, troszkę uparciuchy. Co możesz zrobić dla tej osoby, jeżeli masz taką osobę w swoim zespole, w swoim gronie, w swojej klasie, w swoim otoczeniu? Na pewno podczas komunikacji, czegokolwiek, to warto zaznaczać, co może zyskać jako osoba. Niekoniecznie jakie na przykład kompetencje rozwinie, czyli ucznia, jeżeli angażujemy w realizację jakiegoś projektu i będzie rozwijał, załóżmy, umiejętności analityczne, to do tego ucznia bardziej trafi komunikat, co zyska jako osoba, że na przykład będzie mógł pomóc Kasi w realizacji zadania, bo sobie z tym nie radzi. Podaję tutaj przykład, bo tu może być coś zupełnie innego, ale chodzi o to, żeby pokazać, że ta sprawa ma głębszy sens. Jaka głębsza idea stoi za tym projektem, za tym zadaniem? Mów, jaką wartość wnosi do zespołu, do projektu, dla organizacji, czyli co dzięki pracy tej osoby projekt, organizacja, klasa, ludzie z jego otoczenia zyskają. To dla tej osoby jest bardzo ważne, bardzo takie motywujące, uwalnia się ta wewnętrzna motywacja i on po prostu chce. Trudno go później zatrzymać w tym zaangażowaniu. Także warto spróbować, warto sobie to zapamiętać. Wewnętrzny spokój, inner awareness. Druga, drodzy Państwo, druga motywacja, solidarność, to są osoby, które są skoncentrowane na pomocy innym, czyli dla nich kluczowe jest, żeby właśnie pomagać innym. Takie słowa klucze to jest właśnie empatia, zrozumienie i są to osoby, które zupełnie bezinteresownie pomagają, nie to, żeby coś zyskać konkretnego. Dla nich ważne jest, żeby nieść pomoc innym i to jest dla nich bardzo motywujące. Jakie są ograniczenia mogą się z tym wiązać? Ograniczenia mogą być takie, że może poświęcać się dla innych, ale kosztem własnego czasu, zdrowia. Takie osoby są zazwyczaj mało asertywne, nie potrafią odmawiać. W pracy widać to na przykład w taki sposób objawia się to, że osoba jest zakopana, po prostu całe biurko ma dokumentów, ale jeżeli koleżanka poprosi o pomoc, to absolutnie zostawia, idzie i pomaga. Takie osoby też nie lubią konfrontacji, jeśli miałyby zaszkodzić tej relacji, to się wycofują. Natomiast co będzie dla nich motywujące, to na pewno jeżeli pozwolimy im wspierać inne osoby. Wymiana doświadczeń, głos zespołu, właśnie głos klasowy na przykład. Też podkreślać właśnie atut i to, co dana osoba daje z siebie dla dobra klasy, dla dobra organizacji. No i pozwólmy takiej osobie być liderem. Ona absolutnie uwolni tutaj swój potencjał, zaangażowanie, będzie tak samo bardzo intensywnie działać, jeżeli jej na to pozwolimy. Takie osoby na przykład w biznesie, to jest w działaniach employer brandingowych się sprawdzają, w szkoleniach wewnętrznych, gdy są nowi pracownicy zatrudniani, to te osoby bardzo chętnie szkolą po prostu innych i dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Natomiast jeżeli przeniesiemy to na przestrzeń,
przestrzeń edukacji, no to Państwo możecie zobaczyć na pewno angażowanie się w różnego rodzaju akcje charytatywne, wolontariaty, w różnego rodzaju projekty również, nawet w takie samorządowe działania. I te osoby zazwyczaj nie stoją, nie są liderem, nie grają pierwszych skrzypiec, ale tam, gdzie jest dużo pracy, to tam ich można też, tam ich można spotkać. Powiem tak, że w biznesie nie ma aż tak dużo tej solidarności. Tam, gdzie jest, to absolutnie w dzisiejszych czasach właśnie doceniać i celebrować, bo tacy ludzie są bardzo, bardzo potrzebni. Widać ich bardzo mocno w wolontariatach i w zawodach pomocowych. Trzecia motywacja, wpływ, drodzy Państwo, wpływ, tutaj ikonka pan z koroną, czyli władczy. No, po czym poznać takie osoby, co one przede wszystkim, czego przede wszystkim chcą? Na pewno chcą być liderem, one lubią być liderem. I tak jak z przestrzeni biznesu, tutaj Państwu mogę podać przykłady, że jeżeli widzę, że osoba ma wysoki wpływ wewnętrzny w motywacjach, to ja wiem, że ona lubi bycie szefem, lubi liderować, ona lubi pokazywać kierunek, ona lubi wpływać na zachowania innych. I to nie w pejoratywnym sensie, tylko właśnie ma taki naturalny dar przywódczy. Też bardzo sobie ceni niezależność w działaniu. Też lubi wyznaczać cele i też lubi wyznaczać cele innym. No na pewno tutaj, jeżeli powiem jeszcze o ograniczeniach, może łamać zasady, aby zyskać to, czego chce, więc też bardzo ważne, żeby w komunikacji zaznaczyć, w jakich ramach się poruszamy, dać jej tą niezależność w działaniu, ale zaznaczyć granice, tak, czego nie może zrobić. To jest bardzo istotne. Może mieć skłonność do prowokowania konfrontacji, to dla tej osoby to nie jest zła intencja, tylko taki naturalny sposób działania, że a nóż widelec, wyłoni się nowy pomysł, coś nowego się narodzi, zresztą też łatwo jej przychodzi bronienie swoich argumentów i racji. Jeżeli ma za dużo kontroli, to może się frustrować. Ja powiem, że jeżeli na przykład też z przestrzeni biznesu lider zmienia na przykład organizację i w jednej miał dużo przestrzeni, a miał wysoki wpływ w motywacjach i świetnie mu się pracowało, ale postanowił zmienić pracę na przykład na inną firmę i okazało się, że tam nie ma takiej przestrzeni na niezależność i na kreowanie swojego wpływu, to takie osoby się wypalają dość szybko, albo bardzo szybko zmieniają pracę, albo się wypalają, są sfrustrowane. Także warto to też sprawdzać. No też ograniczeniem na pewno jest to, że osoby z wysokim dość wpływem są dość pewne siebie. No może być to ograniczające dla innych, bo jeżeli ten wpływ jest taki bardzo wysoki, to czasami może się to objawiać wręcz arogancją. Drodzy Państwo, co możesz zrobić, co możemy zrobić dla takiej osoby? Dajmy jej obszar, w którym będzie liderem. Ja tutaj absolutnie zachęcam do tego, żeby kreować takie przestrzenie, gdzie ludzie mogą uwalniać te swoje motywacje. I tutaj w przestrzeni edukacji tak samo myślę, że macie Państwo dużą przestrzeń do tego, realizując różnego rodzaju projekty, to właśnie pytać, bo te osoby się też bardzo chętnie zgłaszają, bo czują, że one poprowadzą ten projekt. To jest dla nich naturalne, ale też są bardzo często zgłaszane przez innych członków swojego społeczeństwa, że tak, chcemy akurat na lidera zespołu tą i tą osobę. Także powoływać i nazywać ich liderami, wymyślać nazwy, to jest dla nich bardzo, bardzo fajne, bardzo fajnie to działa na to, jak się czują, no i przekłada się na to zaangażowanie. Też dając informację zwrotną, a troszeczkę będzie o informacji zwrotnej w dniu dzisiejszym również, też podkreślać to, że widzicie Państwo zamiłowanie danej osoby do tego, do przywództwa i widzicie, że to jej naturalnie wychodzi. Te osoby też to bardzo doceniają, no i też wtedy jeszcze bardziej chcą to pokazywać i jeszcze bardziej chcą działać. Czwarta motywacja, ekonomia, jak sama nazwa wskazuje, no
ta motywacja odpowiada nie tylko za finanse, ale również za osiąganie celów mierzalnych. Czyli tym osobom, które mają wysoko w motywacjach ten czynnik ekonomii, bardzo często objawia się to w taki sposób, że nie chodzi o to, że tylko pieniądze, ale chcę realizować cele biznesowe, a pieniądze mi są potrzebne, żeby na przykład różne inne cele, które mam życiowe, osiągać. I powiem Państwu przykład, że na przykład miałam zupełnie niedawno, bo generalnie tak jak powiedziałam i przedstawiłam je, ale ja pracuję w biznesie, ale ostatnimi czasy rodzice są coraz bardziej świadomi i też takie dzieci 17-18 lat, które gdzieś tam już myślą o wyborze studiów, też diagnozują. I na przykład był chłopak 17 lat, który bardzo wysoko miał ekonomię. Ja się go pytam, w jaki sposób ci się objawia ta ekonomia w działaniu? On mówi, bo ja wiem, bo ja muszę mieć pracę, żeby dobrze zarabiać, ale chcę dobrze zarabiać, bo ja chcę zrobić w życiu to, to i to i to. Więc on miał też tak poukładane mocno, co on już chce zrobić, mimo że ma 17 lat i to też charakteryzuje mocno właśnie te osoby, które mają dość wysoką ekonomię i wpływ, a miał też wpływ, że mają poukładane w głowie tak jakby ścieżkę swojej kariery zawodowej. Oczywiście to może mu się zmienić, ale ta motywacja zostaje, zwłaszcza jeżeli była taka wysoka. Też jeżeli się komunikujemy z taką osobą, to warto zaznaczać, tak, jaki cel jest do zrealizowania i używać tej formuły, że jaki cel jest do zrealizowania. Jeżeli ten cel zostanie zrealizowany, to podkreślać, co zostało zrealizowane. One to bardzo lubią, bardzo doceniają i też takie zachowania, jeżeli są nagradzane poprzez to, że się o tym mówi, no to wówczas chętnie powielają. Także pamiętajmy, celebrujmy, świętujmy realizację sukcesów. Zawsze to mówię menadżerom o tym świętowaniu sukcesów, bo pamiętajmy, to taka dygresja, drodzy Państwo, że no świat nam bardzo przyspieszył i jest działanie za działaniem, cały czas się śpieszymy, ale jeżeli nie będziemy zatrzymywać się, nie będziemy robić klatki stop i nie będziemy weryfikować, analizować to, co już zostało zrobione i nagradzać siebie wzajemnie i swoich ludzi, z którymi pracujemy, no to później nie będzie tych fajnych rzeczy, właśnie tej radości, tej satysfakcji i tego, że dzięki czemu ja to zrobiłem, dzięki swoim umiejętnościom, dzięki trudom, które pokonałem, to też napędza i to też daje motywację do właśnie do tego efektywnego działania, gdzie ja sam się angażuję do tego. Ja nie potrzebuję innych kwestii, tak jak nieraz w biznesie mówimy, że pieniądze motywują. Na krótką metę to już jest inny temat. Co może być ograniczeniem dla osoby z taką wysoką ekonomią? Może bardzo dużo pracować, może być postrzegany jako zachłanny, może cały czas szukać i ustalać sobie nowych celów, czyli właśnie nie celebrować tych sukcesów, tylko odhaczyć i następny. A to nie o to chodzi, to jest ograniczeniem, to jest ta ciemna strona mocy, czyli zatrzymujmy się, jeżeli wiemy, że my mamy na przykład taką motywację, zatrzymujmy się, stop. Celebrujmy, co zrobiłem, jakie trudności miałem, dzięki czemu pokonałem te trudności. Co można zrobić dla osoby, która ma wysoką ekonomię wewnętrznych motywacjach? Podkreślajmy jej udział w realizacji celów. Celów tutaj akurat podaję organizacji, tak, ale w realizacji celów klasowych, celów projektowych, celów stowarzyszenia. W jakim takie osoby działają. To ich bardzo mocno nakręca i motywuje. Włączajmy też dyskusję o nowych celach, poziomach ich realizacji. One też bardzo łatwo w to wchodzą, bardzo łatwo się również angażują. Artyzm jest to piąta motywacja wewnętrzna. Taka osoba przede wszystkim chce otaczać się pięknem. Są to osoby zazwyczaj dość wrażliwe, ale w biznesie obserwuję osoby, które mają tą wewnętrzną motywację dość wysoko. Artyzm to objawia się to tym, że nawet w dziale księgowości są osoby, które mają czasami artyzm i objawia się to w tym, że one chcą cały czas ulepszać.
One szukają nowych metod, nowej jakości na przykład. Ale na przykład też młodego człowieka, którego diagnozowałam i miał bardzo wysoko artyzm, ale jeszcze w rolach zespołowych miał kreatora, czyli taką rolę, gdzie po prostu tryskał pomysłami, a zastanawiał się nad tym, czy pójść na architekturę. Uczył się rysunku bardzo mocno i przepięknie rysował i chciał potwierdzenia. No, chcieli jego rodzice tak naprawdę potwierdzenia, czy ma, czy to jest taki pomysł jego chwilowy, czy rzeczywiście ma takie kompetencje. No i oczywiście w tej chwili, drodzy Państwo, no jest na tej architekturze, no i się tam realizuje. Także to jest właśnie ten artyzm. Bardzo dużo w świecie artystów, tak jak sama nazwa wskazuje, jest artyzm, ale w biznesie również się objawia tylko w postaci tego innowacyjnego myślenia. Co może być dla takiej osoby ograniczeniem? No nie wszystkie proponowane rozwiązania i ulepszania mają praktyczne zastosowanie. No wówczas taka osoba nie jest zbytnio zadowolona z rozwiązania, że na przykład się mówi, że nie zrealizujemy tego pomysłu, który mówi. No i tu jest obszar pracy dla takiej osoby, tak, żeby umieć przyjmować tą odmowę i że coś może nie być tak, jak ona, nie układać się tak, jak ona by tego chciała. Może czasami takiej osobie brakować cierpliwości, może pomijać szczegóły, pracując nad mało kreatywnymi zadaniami. Rutyna ją może gubić, może ją denerwować i frustrować taką osobę. Także to na pewno może mieć problem w pracy zespołowej, szczególnie jeżeli nie znajduje zrozumienia, a może nie znajdować zrozumienia, dlatego że ta motywacja jest jednak taka dość oryginalna, mniej powszechna i są to osoby naprawdę o wysokiej takiej innowacji, kreatywności, pomysłowości i wśród ludzi, którzy nie mają takich umiejętności rozwiniętych, może być odbierana jako osoba, która nadinterpretuje świat dookoła. Co możemy zrobić dla takiej osoby? Jest fantastyczna w burzy mózgów i tutaj Państwu polecam, jeżeli macie takie osoby, a na pewno macie, wykorzystywać je do prowadzenia burzy mózgów, do tego, żeby pytać, zadawać im pytania, co one na ten temat, co sądzą, bo to jest dla nich bardzo budujące, bardzo motywujące, że ktoś pyta ich o zdanie, o ich pomysł, bo widzi, że docenia to, że mają taki talent, bo to jest ich talent po prostu. Bardzo warto, jak pracują w grupach, w zespołach nieraz, to rotować taką osobę pomiędzy zespołami, jak prowadzicie Państwo jakieś zajęcia, żeby ta osoba na przykład miała możliwość wypowiedzieć się w różnych zespołach, jak to widzi. Ona wchodzi do takiego zespołu, pomimo że dopiero wchodzi i nie wie, o czym tam rozmawiano, to po krótkim wprowadzeniu jest w stanie znów tryskać tymi pomysłami, tą innowacyjnością. No uwalnia ten potencjał niesamowicie, widać tą energię i no, fantastycznie nawet się to ogląda z pozycji takiego obserwatora. Do tego Państwa serdecznie zachęcam. No i oczywiście podkreślać jej rolę w tworzeniu nowych pomysłów, a wręcz pozwolić tej osobie przedstawić jej sposób myślenia. Nie zawsze zostanie wdrożona, ale wtedy informacja zwrotna, konstruktywna, troszeczkę opowiem o tej informacji zwrotnej później, a dlaczego nie, i dalej jej pytać. No i ostatnia bodajże, już szósta, motywacja, wiedza. Czyli co taka osoba chce? Tak jak sama nazwa wskazuje, drodzy Państwo, najbardziej motywujące dla tej osoby jest to, że może się uczyć, może cały czas zgłębiać swoją wiedzę, swój proces poznawczy, szukać odpowiedzi, pozyskując informacje, eksperymentować, stawiać sobie intelektualne wyzwania, no ale też potrzebuje takiego uznania ze strony innych właśnie, że jest ekspertem, bo to są zazwyczaj eksperci tacy, wysokiej klasy specjaliści w swojej dziedzinie, gdzie tą wiedzę mają bardzo, bardzo wysoko. Jakie są ograniczenia takich osób, gdzie ta motywacja jest bardzo wysoka?
No, trudność z zagadnieniami, które wymagają szybkich, praktycznych rozwiązań, bo ta osoba potrzebuje czasu, ona się będzie wgryzać w te szczegóły, będzie raczej dociekliwa, szczególnie jeżeli ta wewnętrzna motywacja połączona jest jeszcze z rolą analityka, no wówczas potrzebuje naprawdę trochę czasu i potrafi roztrzaskać wszystko na bardzo precyzyjnie, na szczegóły i przeanalizować wszystko. Czuję się w tym fantastycznie, jak ryba w wodzie, nie czuję upływu czasu. Niemniej jednak, jak jest potrzebna jest szybka decyzja i szybkie działanie, no to to jest ograniczeniem. W biznesie na pewno, no w edukacji tak samo Państwo zobaczycie i na pewno myślę, że macie nie jeden przykład przed oczami, jak o tym mówię. Też mogą pomijać opinie osób bardzo emocjonalnych, dlatego że dla osób z wysoką wiedzą liczą się przede wszystkim fakty. Także to, co jest napisane, to, co gdzieś można zgłębić, przeczytać. Więc osoby bardzo emocjonalne, jeżeli podają swoje argumenty, na przykład w trakcie rozmowy, to też mogą być przez te osoby pomijane. I też powiem, że w biznesie też nad tym bardzo często ludzie właśnie pracują w sesjach coachingowych, żeby tak nie robić. Zbytnie koncentrowanie się na szczegółach jednego zagadnienia, o czym to już powiedziałam, czyli ta zbytnia analityczność, jeżeli jest powiązana z rolą analityka w rolach, ta zbytnia drobiazgowość wchodzi w grę i to jest ograniczające na pewno bardzo. I perfekcjonizm tutaj się jeszcze wkrada. A gdzie teraz też od tego odchodzimy, bo świat przyspieszył i trzeba działać, testować, eksperymentować, stawiać hipotezy, eksperymentować i później wnioski wdrażamy albo nie wdrażamy. Więc od tego też się odchodzi. Co możesz zrobić dla tej osoby? Jeżeli macie Państwo takie osoby, myślę, że macie bardzo wiele, bo to jest bardzo powszechna motywacja. W biznesie jest tego bardzo dużo. Tak jak powiedziałam, bardzo często eksperci w swojej dziedzinie mają tą motywację bardzo wysoko rozwiniętą, ale też liderzy, menadżerowie właśnie mają bardzo często wiedzę połączoną z ekonomią, bo taki jest też świat, że musimy się uczyć nowych rzeczy cały czas, oduczać się to, co nam nie służy i uczyć się na nowo. Tutaj parafrazując Tafflera, czyli znanego futurologa, który powiedział, że to będzie kluczowa kompetencja przyszłości, czyli teraźniejszości tak naprawdę. Co możesz zrobić dla tej osoby, drodzy Państwo? Pozwól takiej osobie się uczyć. Na pewno jakieś w biznesie to szkolenia, webinary, artykuły, to jak najbardziej, natomiast w edukacji na pewno wszelkiego rodzaju kółka zainteresowań, jakieś takie angażowanie w projekt, jeżeli na przykład osoba ma w motywacjach wiedzę plus wpływ, solidarność, to one będą jak ryba w wodzie się czuły właśnie w takich projektach, gdzie trzeba poszukać wiedzy, czegoś się dowiedzieć, coś stworzyć na nowo, będą idealne w tym. No pozwól jej być liderem właśnie inicjatyw, zbierania informacji, analizowania szczegółów, udziela jej informacji zwrotnej. To jest bardzo istotne, te osoby potrzebują, w związku z tym, że się koncentrują na wiedzy, mają tą wiedzę zazwyczaj bardzo, bardzo dużą, lubią się uczyć, to one też potrzebują wiedzieć, na jakim etapie jest ta wiedza i że ją za tą wiedzę doceniamy. I chodzi mi tutaj o taką konstruktywną informację zwrotną, pochwałę konstruktywną, ale o tym będę mówić za chwilkę. Podkreślaj, czego ta osoba może się nauczyć w konkretnym czasie, biorąc udział w projekcie, realizując nową inicjatywę. Czyli tutaj, mając taką osobę przed sobą, z pewnością trafią do tych osób właśnie słowa, które będą mówić o tym, że dzięki udziałowi w tym projekcie rozwiniesz taką i taką swoją umiejętność. Nauczysz się, tutaj słowo klucz będzie właśnie nauczysz się tego i tego. I to na pewno te osoby tak zachęca do działania. Przepraszam, widzę tutaj na czacie, odczytam to, mam paru uczniów w klasie, którzy potrzebują motywacji. Ostatnio wysłałam na ciekawy turniej dwudniowy, bardzo zadowoleni. Tak, na pewno ta uważność właśnie na to, czego potrzebują inne osoby, rozmowy, zapytania, takiej czułej rozmowy, chodzi mi o to empatycznej rozmowy, żeby usłyszeć. Wiem, że Państwo mieliście webinar o komunikacji interpersonalnej, tam było o czterech poziomach wsłuchania,
i żeby słuchać właśnie idealnie na tym czwartym poziomie, czyli to, co ludzie mówią, a czego nie mówią, na czym im zależy, no to naprawdę działa i później realizując te potrzeby, to można mieć dużą satysfakcję, jak ludzi to uskrzydla. Także zachęcam bardzo serdecznie. Ja nie powiedziałam, teraz przejdziemy, drodzy Państwo, do ról zespołowych jeszcze, natomiast nie powiedziałam na wstępie, jest czat, zaraz go użyję i poproszę Państwa o napisanie tutaj czegoś, natomiast jeżeli Państwu się nasuwają jakieś pytania, bardzo proszę pisać, jeżeli teraz tego nie dostrzegę, to później na końcu webinaru na pewno będzie czas na to, żebym odpowiedziała na wszelkie pytania, także zachęcam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, role zespołowe. Czyli inaczej mówiąc, to w jakich zadaniach czujemy się dobrze. To jest też całe clue, jeżeli jest dobrze dobrane zadanie do człowieka, tak, to, czy człowiek do zadania, to wówczas też jest inna efektywność i radość. A o to chodzi, o tą satysfakcję, bo wtedy uwalnia się w nas naturalnie ta kompetencja samoprzywództwa, można powiedzieć. Zachęcam Państwa do takiego ćwiczenia. Proszę sobie wyobrazić, że pracujecie w firmie X. Branża jest nieistotna. Zaraz przyjdzie lider projektu, a projekt jest nowy, ponieważ firma ma za zadanie wprowadzić nowy produkt, nową usługę na rynek z efektem wow. I zaraz przyjdzie lider projektu i powie, jakich osób potrzebuje do danego projektu. Ja będę mówić, jakich osób, a Państwo zaznaczajcie sobie na kartce najlepiej, czy to będzie pierwsza rola, czy druga, czy trzecia, czy czwarta, czy piąta, bo będę mówić tutaj o 5 obszarach. Dobrze? Także zapiszcie sobie, co Wam najlepiej by pasowało do tego, do Waszego stylu działania. Czym byście się najchętniej zajęli? Oj, widzę, że tutaj wszystko mi się wyświetliło, nie wiem. W jakiej roli czułbyś się najlepiej? Kogoś, kto ten produkt wymyśli i będzie to coś naprawdę innowacyjnego, czyli to jest ta pierwsza aktywność. Kogoś, kto ten pomysł przemyśli, opracuje analizę SWOT, czyli takie mocne, słabe strony projektu. Trzecia rola. Kogoś, kto wykona zadanie zgodnie ze szczegółowo opisanym procesem, wytycznymi. Kto wykona zadanie od deski do deski. Kogoś, kto zaplanuje, co jest potrzebne do wykonania tego projektu i będzie nadzorował jego realizację. To jest czwarta rola. I piąta. Kogoś, kto sprzeda produkt, pokaże korzyści dla klienta. W której roli byście się Państwo czuli najlepiej? Będę wdzięczna, jak napiszecie na czacie. Rola czwarta, ale może być i pierwsza, czwarta, druga, czwarta. Czwarta lub... O, jak szybko leci. Trzecia i piąta, czwarta i trzecia. Druga i piąta. Super. Super, jeszcze sobie spływa. Jak widzicie, drodzy Państwo, duża część z Was, o, tu ktoś nawet 4 role sobie podał. Jak widzicie, drodzy Państwo, widzę, że pojawiają się nawet znajome nazwiska. Bardzo serdecznie witam, cieszę się niezmiernie. Widzicie, drodzy Państwo, że bardzo często mówicie o dwóch rolach. To jest chyba najczęściej, 2 role się zdarzają. I tak rzeczywiście stanowi badanie. Jeżeli diagnozę robimy, to rzeczywiście 2 role są takie dominujące. No, świadczą o tym, że w czymś czujemy się lepiej, naturalniej. Tak? Jeżeli się czujemy lepiej, to są lepsze efekty. I o to chodzi. Jakie wyniki, ile ról aktywności wybrałaś, to już Państwo mi napisaliście. Bardzo dziękuję tutaj za aktywność na czacie. I tutaj bardzo króciutko, bo czas już nas ogranicza. Badanie
Teams, ta część badania z kolei mówi o rolach zespołowych. Tutaj akurat w tym badaniu to się nazywa kreator, realizator, analityk, koordynator i strateg. Natomiast chodzi o to, nie chodzi o nazewnictwo, tylko o to, co te poszczególne role lubią robić najbardziej. Tak? I kreator, drodzy Państwo, odpowiada za generowanie pomysłów. To są osoby, którym bardzo łatwo przychodzi właśnie wymyślanie pomysłów i rzucają jak z kapelusza. Problem jest w tym, że mają tyle tych pomysłów, że jeżeli tego nie spiszą albo nie spisze ktoś, kolega, koleżanka z zespołu, to zapominają o tym pomyśle i nawet jeżeli się ich pytamy, no fantastycznie, słuchaj, przypomnij sobie, o co to chodziło, to te osoby mają problem nawet z przypomnieniem sobie, bo one cały czas produkują te pomysły, jeżeli ten kreator jest wysoko. Kreator bardzo często łączy się w rolach, w wewnętrznych motywacjach z artyzmem. Jeżeli się łączy, to już wiemy, że to jest talent właśnie w innowacjach, w kreowaniu pomysłów. Realizator, drodzy Państwo. Realizator są to osoby, które bardzo lubią proces robić od początku do końca i to im sprawia absolutnie przyjemność. Bardzo często realizator łączy się też z analitykiem, no i wtedy też sobie analizuje i tworzy rzecz od początku do końca. Bardzo dobrze na przykład takie osoby, nie gubi ich rutyna, lubią rzeczy wręcz powtarzalne i rutynowe, bardzo dobrze się sprawdzają w różnych pracach, na przykład administracyjnych. Na przykład w samorządzie uczniowskim to sobie myślę, że tutaj skarbnik to by był tym takim realizatorem, bo jest dużo do zrobienia, powtarzalnych czynności. Realizator, analityk to by się spełnił tutaj w tej funkcji też właśnie na przykład skarbnika. Analityk, jak sama nazwa wskazuje, lubi analizy szczegółu. Jeżeli analityk się łączy, to ja już powiedziałam, w wewnętrznych motywacjach z wewnętrznych motywacjach z wewnętrznym z wiedzą, przepraszam, no to też to może spowalniać procesy, może prowadzić do tego, że osoba będzie bardzo mocno analizować, zgłębiać wiedzę. No takiego ucznia poznamy na pewno po tym, że będzie bardzo perfekcyjnie przygotowany do lekcji, będzie wszystko skrzętnie notował, będzie wracał do tych notatek, taki też skrupulatny. Koordynator jest to rola zespołowa, która też można powiedzieć, że jest bardzo empatyczna. Jeżeli jest na przykład projekt i uczniowie są zaangażowani w projekt, to taka osoba będzie spełni się najlepiej w roli takiej, że będzie spinać ten projekt, także będzie dbać o to, żeby realizować potrzeby poszczególnych członków zespołu, tak? Czy wszystko mają, zabezpieczy im na przykład narzędzia, zadba o to, jeżeli ktoś coś potrzebuje, no to ta osoba pójdzie, żeby mu dostarczyć. Też jeżeli będzie potrzebować wyjść, coś załatwić, to ta osoba ją chętnie zastąpi, bo wie, że dla tamtej osoby jest coś ważne. Tak? Także taki łącznik, takie serce można powiedzieć w całym zespole. No i strateg, też fantastyczna rola i drodzy Państwo, zachęcam, żeby rozwijać właśnie w uczniach tą rolę zespołową. W biznesie bardzo mocno pracujemy, bardzo często również nad rozwojem tej roli, bo to jest elastyczne, to jest plastyczne są nasze umiejętności i można je jak najbardziej rozwijać. I strateg jest to, tak jak sama nazwa wskazuje, strategiczne myślenie, takie do przodu, ale też szukanie możliwości i szukanie rozwiązań. Czyli mam coś zrobić, ok, to zastanówię się, widzę te przeszkody, ale też od razu myślę, jak je mam przeskoczyć, żeby zrealizować ten cel. Albo wymyślę inną drogę, inne działanie, żeby ten cel zrealizować. Też na przykład w sprzedaży, takie osoby, które mają wysoko stratega, no absolutnie wymyślą tysiąc możliwości, tysiąc różnych korzyści właśnie, jak przedstawić klientowi korzyść z danego produktu, z danej usługi. Oczywiście mówię o takich uczciwych korzyściach. Także fantastycznie rozwijać tą rolę zespołową. W jaki sposób można ją rozwijać, prawda? W jaki sposób? Jaki? Taki, że zachęcamy pytaniami uczniów, ludzi, do myślenia, samodzielnego myślenia, czyli mówi, że nie da się coś tam zrobić, ok, a co można zrobić w tym kierunku, tak? A w jaki sposób możesz to zrealizować?
Są przeszkody takie i takie. Ok, są przeszkody takie, ale jakie widzisz możliwości? Także zadawać pytania, pytania otwarte i tutaj absolutnie zachęcam i to jest przyszłość. Tutaj w biznesie tak pracujemy i ja sama ze swoimi dziećmi w domu staram się właśnie w ten sposób rozmawiać. Gdzieś to mam z tyłu głowy, nie zawsze się daje, ale mam z tyłu głowy, żeby właśnie kształtować w ten sposób tą kompetencję samoprzywództwa, czyli w jaki sposób ty to zrobisz, tak? Jakie masz pomysły na to? I drodzy Państwo, informacja zwrotna czym jest? Powiedziałam już wcześniej, że będę mówić troszeczkę o informacji zwrotnej, bo nam ludziom potrzebna jest informacja zwrotna, taka konstruktywna informacja zwrotna, żeby działać raz, że efektywnie, dwa właśnie z satysfakcją, jeżeli coś się wydarzyło złego, to też warto o tym wiedzieć, tylko ważny jest sposób podania, prawda? Ważny jest sposób tej rozmowy. No i absolutnie tutaj zachęcam do tego, żeby doceniać. Zachęcam zawsze menadżerów, liderów do tego, żeby doceniali swoich ludzi, swoich pracowników, kreowali taką kulturę właśnie dawania feedbacku w swoich zespołach i zachęcam, drodzy Państwo, Państwa również, bo to jest zaraźliwe, dobre rzeczy są zaraźliwe i też kształtujemy taką postawę wśród naszych najmłodszych. Ale czym jest ta informacja zwrotna? Mówimy, czytam czat. Czym jest ta konstruktywna informacja zwrotna? Feedback bardzo często słyszymy, mówimy. Ja tutaj używam takiej metafory. Jest to takie wzajemne karmienie się lekarstwem, można powiedzieć. Tak? Nie zawsze ono smakuje, nie zawsze jest dobre, ale chodzi o to, żeby nas uleczyć. Ważny jest sposób właśnie podania tej informacji zwrotnej. Drodzy Państwo, za chwilkę powiem jeszcze o paru kwestiach, bo informacja zwrotna to jest kolejny temat kobyła. Ten webinar to tak naprawdę chodzi o to, żeby Państwa zainspirować do zgłębiania tych tematów, do czego serdecznie zachęcam. Natomiast wcześniej, co się dzieje, jak ludzie, zespoły nie dostają konstruktywnych informacji zwrotnych i co się dzieje, jak dostają konstruktywne informacje zwrotne. Proszę zobaczyć, tutaj akurat są wyniki badań. I zespoły najsłabsze, proszę zobaczyć, zespoły najsłabsze otrzymują, takie są wyniki badań, jedną niepełną informację negatywną zwrotną na zero pozytywnych. Najsłabsze. Zespoły przeciętne otrzymują 9 negatywnych informacji zwrotnych na jedną pozytywną. Zespoły najlepsze otrzymują aż 6 negatywnych informacji zwrotnych na 5 pozytywnych informacji zwrotnych. Czyli chodzi o to, żeby to było zbalansowane. Oczywiście potrzebujemy informacji zwrotnych jednych i drugich. Natomiast jakbym Państwa zapytała tutaj, jakich otrzymujemy częściej albo jakich dajemy częściej, to każdy z nas może teraz mea culpa i sobie sam odpowiedzieć, jakie częściej dajemy, to pewnie negatywne. Tak wychodzi, bo na to skupiamy swoją uwagę, żeby coś poprawić. Chodzi o to, żeby też właśnie dawać pozytywne i ja wręcz zachęcam, żeby starać się przyłapywać ludzi na robieniu rzeczy dobrze i dobrych. I mówić im o tym. Drodzy Państwo, po co w ogóle ta informacja zwrotna? Zobaczyliśmy po wynikach badań, że jest potrzebna do pracy, efektywnej pracy zespołów, ale co zyskujemy poprzez udzielanie informacji zwrotnej, bo co zyskujemy poprzez to, że nam ktoś daje informację zwrotną, to jest druga kwestia, a zyskujemy też bardzo wiele, ale nie o tym jest webinar, ale co możemy zyskać, jeżeli dajemy tym naszym dzieciom, tym naszym młodym ludziom i w ogóle sobie wzajemnie informacje zwrotne
zwrotną. Wzmacniamy, budujemy zaangażowanie, jeżeli ona jest podana konstruktywnie cały czas. Wzmacniamy relacje i budujemy, umacniamy zaufanie. A ja podkreślę, też w biznesie bardzo często nad tym pracujemy, że zaufanie jest podstawą wszystkiego. Zaufanie jest, tak jak tutaj widzicie Państwo, ta koniczynka, która gdzieś tam wyrasta, to ona musi mieć właśnie żyzną glebę, żeby wyrosnąć. Tak samo w biznesie i w relacjach tą żyzną glebą jest zaufanie. Bez zaufania nie będzie relacji, bez relacji nie będzie efektywnej pracy, współpracy i zaangażowania. Dajemy dobry przykład. A o to chodzi, żeby dawać dobry przykład, żeby te nasze dzieci, nasze osoby z naszego otoczenia miały się też kim inspirować. Pomagamy ludziom wzrastać. I tak jeszcze trzy złote zasady informacji zwrotnej. Tak jak powiedziałam, temat jest bardzo obszerny. Ja tu tak troszeczkę, żeby Państwa zainspirować. Pierwsza rzecz, informacja zwrotna, by była skuteczna i efektywna, musi być opisowa, nie osądzająca. Opisowa, czyli oparta też na faktach. Oparta na faktach, a co to są fakty? Tutaj się nasuwa pytanie, to już Państwo wiecie, to, co nie można czego nie można podważyć, ale to nie jest takie proste, bo nieraz długo na tym rozmawiamy i różne ćwiczenia wykonujemy na warsztatach. Natomiast, drodzy Państwo, ja bardzo często mówię tak na szybko, że to jest tak, jakby kamerą wideo nagrał i uchwycił. Tak, to tak opisujemy zachowanie, czyli zamiast na przykład jesteś arogancki, niewychowany albo jesteś spóźnialski, lepiej jest powiedzieć i skuteczniej na pewno, kiedy odwracasz się do mnie plecami w trakcie, kiedy ja mówię do Ciebie, czuję wtedy złość na Ciebie, czuję się lekceważona, czyli opis zachowania, co się wydarzyło, a nie ocennie i niewartościowująco, bo jak jest ocennie i wartościująco, to już dalej nas nikt nie będzie słuchał. A dlaczego? Dlatego, że uruchamia się w naszym mózgu po prostu mechanizm oporu, walki, ucieczki i walczymy wtedy. Co odpowiedzieć? Nie, nie jestem arogancki. Nie, nie jestem spóźniarska. A jeżeli chcemy trafić do tej osoby, żeby zmieniła to działanie lub zachowanie, to właśnie opisujmy w oparciu o fakty. Druga, to jest pierwsza zasada, druga, pamiętajmy, że informacja zwrotna ma być konkretna, a nie ogólna. Czyli zamiast nigdy nie przychodzisz punktualnie na spotkanie, tutaj ten słowem kluczem ogółu będzie co? Nigdy, prawda? No nie możemy generalizować, bo zaraz nam ktoś co odpowie? To jest naturalna kwestia, że ktoś odpowie tak, że ktoś odpowie, no jak nigdy. To jest nieprawda. W związku z czym lepiej jest powiedzieć, kiedy wczoraj spóźniłeś się na spotkanie, złościłam się, bo musiałam powtarzać wszystko od początku i wskazujemy konkretne okoliczności. Tak? Wczoraj, dwa dni temu, a nie zawsze, nie nigdy. Nie generalizujemy, pamiętajmy. To jest druga zasada. Trzecia zasada, formułowana z pozycji ja. Czyli zamiast jesteś gaduła, bo to jest komunikat typu ty jesteś gaduła, ty jesteś spóźnialski, ty jesteś niechlujny, to lepiej jest powiedzieć z pozycji komunikatu ja, czyli poczułam się zlekceważona, gdy w trakcie rozmowy nie pozwoliłeś mi dojść do głosu. Czyli mówię o swoim odczuciu i dalej opis sytuacji. I to jest wówczas skuteczne. I informacja zwrotna. Jest wiele różnych schematów rozmów. Ja zawsze podaję na warsztatach oczywiście kilka z takich schematów rozmów po to, żeby sobie ludzie wybrali to, co im najbardziej leży na sercu, to, co do nich najbardziej pasuje. Natomiast też zawsze mówię, że to ma być takim kierunkiem, kierunkowskazem. Jeżeli jeszcze nie udzielamy takiej konstruktywnej informacji zwrotnej, to po prostu jest to dla nas kierunkowskaz, o czym mamy pamiętać. A jeżeli będziemy pamiętać, to później nam to wejdzie w nawyk, w krew i po prostu tak będziemy stosować, nie będziemy musieli używać żadnego narzędzia, żadnej struktury rozmowy, tylko tak będziemy po prostu mówić. Ale żeby to się zadziało, to najpierw potrzebne nam jest jakieś rusztowanie, w oparciu o które musimy oprzeć ten nasz trening udzielania tej informacji zwrotnej. Że tu jest jedna taka rozmowa podana jako przykład,
czyli najpierw formułuję uczucia moje, myśli, tak jak ja się poczułam w związku z tą sytuacją, co sobie pomyślałam, fakty, co się zadziało, konsekwencje i oczekiwania. Co to za metoda, ktoś pisze, Foucault? Tak, to może być Foucault, jest nazwana też komunikatem ja się nazywa. Komunikat ja i Foucault są bardzo podobnymi strukturami, tylko w Foucault się najpierw mówi fakty, a w komunikacie ja najpierw mówimy swoje odczucia. Czyli na przykład tutaj czuję się zakłopotany, kiedy przerywasz, jak mówię, ponieważ zależy mi na byciu wysłuchanym i potrzebuję, abyś w przyszłości zaczekał, aż skończę swoją wypowiedź. Ja tutaj dodaję, możemy się tak umówić. Oczywiście to jest sugestia. Warto zawsze, żeby taka informacja zwrotna była dialogiem. W zależności od kontekstu, z kim rozmawiamy, czego dotyczy, prawda? To tak ją będziemy prowadzić. Ale warto, żeby to nie był monolog z jednej strony, tylko żeby oprócz tego, że opisujemy zachowanie czy działanie, oprócz tego, że konkretyzujemy, oprócz tego, że mówimy z poziomu ja, a nie ty, to warto zapytać tą drugą stronę. Słuchaj, co ty na to, albo co było powodem, czy coś się wydarzyło, o czym powinnam wiedzieć, żeby po prostu po ludzku podchodzić do drugiego człowieka. I wtedy są efekty. Bo jeszcze a propos narzędzi, narzędzia narzędziami, pamiętajmy, że te uczucia, które mówimy, te swoje emocje muszą być prawdziwe. Absolutnie tutaj prawdziwe. Czyli jeżeli mówię, że jest mi przykro z jakiegoś tam powodu, to rzeczywiście było mi przykro. Jeżeli jestem zła, no to byłam zła. Jeżeli zafascynowało mnie coś, to rzeczywiście mnie to zafascynowało. Bo to też ludzie wyczuwają. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, skup się na tym, co ludzie robią dobrze. Warto wręcz przyłapywać ludzi na robieniu dobrych rzeczy i ich konstruktywnie chwalić. Absolutnie ja to promuję. Wyobraźcie sobie Państwo, że tutaj mówimy o samoprzywództwie. Mówimy o tym, to jest też odpowiedź, żeby kształtować w ludzi tą kompetencję samoprzywództwa, czyli poprzez te wewnętrzne motywacje, poprzez tą uważność na drugą osobę, poprzez dobieranie odpowiednich zadań, ludzi do zadań przydzielania, poprzez kreowanie tej rozmowy takiej angażującej, czyli zachęcającej do działania, poprzez zadawanie pytań, poprzez te feedbacki, kreujemy to samoprzywództwo. Ale z drugiej strony chciałam powiedzieć, że to jest bardzo istotne, bo teraz wyobraźcie sobie milenialsi, czyli najmłodsze pokolenie, które weszło na rynek pracy. O czym oni mówią, czego potrzebują? To właśnie potrzebują informacji zwrotnej od swojego szefa, konstruktywnej, co robią dobrze, co im wychodzi fantastycznie, docenienia potrzebują. Czego potrzebują? Potrzebują dobrych relacji. Nazywają to partnerstwem, ale potrzebują dobrych relacji, czyli żeby ich ktoś po prostu traktował życzliwie, żeby ktoś z nimi porozmawiał, tak? Czyli zadał im też pytania, co sądzą, co myślą. I wtedy się angażują do działania. Jeszcze tutaj dodam a propos tego doceniania, jak to jest bardzo ważne. Niedawno pojawiły się wyniki agencji For Results, które mówią o tym, czego ludzie potrzebują właśnie teraz w tej pandemii, w tym okresie pandemicznym, to właśnie docenienia. I pojawia się ono dwa razy mocniej niż dwa lata temu, w 2008 roku, gdzie było tam na czołowym miejscu, w tej chwili to jest na pierwszym miejscu. Także zachęcam absolutnie do tego. Powiem, że jak pracuję z menadżerami, to dla nich to jest trudne, bo też takie podejście jest, że no przecież przychodzą ludzie do pracy, mają wykonywać swoje obowiązki dobrze i tyle, więc za co tu ich chwalić i roszcząsać. Natomiast jest druga strona medalu. To nic nie kosztuje. Docenić drugą osobę, powiedzieć, słuchaj, fantastycznie wykonałeś ten projekt. Szczególnie podobało mi się to, że naprawdę doprecyzowałeś dane i jeszcze tak ładnie, estetycznie je zobrazowałeś, więc dla mnie dzięki temu ja zapamiętałam bardzo szybko wszystko. Dziękuję Ci za to. To nic nie kosztuje, a czyni naprawdę cuda. Do tego zachęcam i kształtujmy taką postawę, bądź przykładem po prostu dla tych młodych ludzi.
Bądźmy wzorem tego, czego oczekujemy od innych. Brené Brown, to jest tak jakby, powiem, wigilia zakończenia tego webinaru. A wigilia dlatego, że na zakończenie, drodzy Państwo, zachęcam Was do tego, zanim jeszcze tutaj będą takie techniczne kwestie konkursowe pewnie i tak dalej, Ala przedstawi, ale też później zachęcam Państwa, żebyście wzięli kartkę, długopis i żebyście sobie zapisali sami dla siebie, dla ludzi, z którymi pracujecie, dla Waszych współpracowników, aby wzmacniać samoprzywództwo u siebie i u innych. Jakich działań zaprzestaniesz? Co zrobisz inaczej? Co będziesz robić tak samo? Wybierz trzy postanowienia, które zabierzesz z sobą. Do tego serdecznie zachęcam właśnie tak na żywo, i warto zapisać. Polecam jeszcze w ramach webinaru literaturę do przeczytania. Tutaj możecie Państwo zgłębić właśnie te informacje, o których ja między innymi mówiłam. Siła również w zespole Ani Sarnackiej-Smith i Głaskologia Miłosza Brzezińskiego. Absolutnie z tego co wiem będzie do wygrania po tym webinarze. No i w Głaskologii absolutnie fantastycznie opisuje informację zwrotną i jakie cuda może uczynić konstruktywna informacja zwrotna podana w profesjonalny sposób. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny webinar, który odbędzie się już 17 grudnia, a wszelkie materiały z tegoż webinaru będą dostępne na stronie Fundacji Przedsiębiorczości Revas. Dziękuję.